Dzień dobry, nazywam się Aleksander Rybczyński, jestem redaktorem portalu internetowego Polska Kanada. Dzięki temu magazynowi poznałem kapitana Matta Sheehy i jego brata Barego. Matt jest weteranem, pilotem Air Canada, a jego brat Barry był wojskowym w stopniu kapitana w Armii Kanadyjskiej. Kilkanaście lat temu wybrali się do Normandii, gdzie byli w miejscu, gdzie walczyła pierwsza brygada pancerna generała Maczka. I dzięki nim Kanadyjczycy mogli przedostać się i dalej. To były bardzo zacięte walki. Barry był tak wzruszony wizją tych okropnych walk, w których Polacy wykazali się niezwykłą odwagą. Wielu z nich straciło życie, podobnie też jak wielu Kanadyjczyków. I wtedy zrodził się pomysł, żeby przyjechać do Polski i uhonorować polskich bohaterów i Polskę poprzez złożenie wieńców przy pomniku pierwszej brygady generała Maczka. Poznaliśmy się dzięki właśnie portalowi, który głównie jest prowadzony w języku polskim, ale też zamieszczam teksty angielskie i oni się jakoś tam dotarli do mnie poprzez sprawy związane bezpośrednio z Kanadą, bo są też bardzo zaangażowani w sprawy polityczne Kanady. I udało się całe to przedsięwzięcie zrealizować 3 października. Złożymy wieńce wspólnie z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, który przygotował te uroczystości. Pod pomnikiem polsko-kanadyjskiego braterstwa broni i później pod pomnikiem generała Maczka. Jedna z tych uroczystości będzie o godzinie 12, a później o 12:30 pod pomnikiem generała Maczka. Następnego dnia pojedziemy do Sochaczewa i tam też złożymy wieniec na cmentarzu polskich żołnierzy września. W przeddzień tych uroczystości w domu pielgrzyma Amicus w sali konferencyjnej odbędzie się wykład profesora Nowaka. Jan Paweł II, a budzenie polskiego ducha. I po tym wykładzie zamiast zwyczajowej dyskusji będzie spotkanie właśnie z kapitanami, które ja poprowadzę. Myślę, że jest to wyjątkowa okazja poznać tak niezwykłych ludzi. Niezwykłych przez to, że zdecydowali się przyjechać do Polski na własny koszt, zupełnie przez nikogo nie wspomagani i wykonać ten piękny gest wobec Polski, wobec Polaków, których podziwiają i cenią także aktualną polityczną postawę Polski, która sprzeciwia się masowemu przyjmowaniu nielegalnych migrantów i nawet sądzą, że tak jak kiedyś Polska była przedmurzem chrześcijaństwa, tak teraz staje przed szansą, żeby podobną rolę spełnić we współczesnej Europie. Także serdecznie Państwa zapraszam na te wszystkie wydarzenia. Myślę, że dla Polski jest to wyjątkowa szansa, żeby pokazać, że nie wszyscy patrzą na nasz kraj jak kraj
konserwatywny, niepostępowy, w którym rodzą się jakieś nacjonalistyczne, niebezpieczne trendy, że jesteśmy też postrzegani jako kraj patriotów, dla których wolność zawsze była największą wartością. Oni potrafią to docenić, być może też dlatego, że sami pochodzą z Irlandii. Uważają się za Kanadyjczyków, no, chyba nawet od dziecka mieszkają w Kanadzie, ale ich rodziny pochodzą z Irlandii, także ta więź z Europą też, myślę, ma duże znaczenie w ich postawie.